Zobacz. Jeden, dwa, daj, trzy i połóż czwarty. Tak, cztery, brawo. Tak, kochanie. A co to za noga tutaj? Co ta się noga wystaje? Co to za noga? Czego szukasz? A, piłeczka. Ale nie jemy piłeczki. O, proszę bardzo. Ten piesek to jest po prostu świetna sprawa, bardzo fajne. Tak? Witam, witam, bo jeszcze się z wami nie przywitałam. Mamy godzinę 9:00, ja już z malutką na spacerek. Idziemy na chwilę do urzędu, na pocztę. No i przejdziemy się, bo jest naprawdę cieplutko, jak na marzec. Ja jestem w skórce i muszę powiedzieć, że naprawdę nie jest mi zimno. Mam oczywiście sweterek pod spodem, ale było przepiękne, przepiękne słoneczko. Cały poranek, o 7:30. I jak tylko wyszłyśmy, to nagle zaszło. Kiepska blogerka dzisiaj ze mnie, ale tak jakoś wyszło. Mamy 14:43 i ja właśnie względem mojej listy powinnam już dawno sprzątać, ale cały czas siedziałam i montowałam filmik, dopiero teraz skończyłam. Zostały mi tam jeszcze jakieś drobiazgi do zrobienia, ale to zrobię sobie później. Najpierw chciałabym sobie ogarnąć, dlatego że Melisa jest urodzicuflą, miałam 4 godzinki wolne, cały czas mam wolne, tak? I zrobiłam sobie listę idealnie, co chcę robić, w której godzinie, żeby po prostu ten czas jak najbardziej wykorzystać. I teraz chciałabym tutaj ogarnąć, dlatego że jest jedna rzecz, której nie mogę zrobić z moją córką. Jest wiele rzeczy, których nie mogę zrobić z moją córką. Ale jedną z takich rzeczy jest mycie podłogi, a więc chciałabym sobie tutaj przetrzeć na dole podłogę, bo z nią tego absolutnie, absolutnie nie można zrobić. From my window, sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. Odebrałam dzieciaki, wróciłam do domu i zabrałam się właśnie za kolację i w ogóle wspomniałam, że vloguję jak zawsze. A więc robię risotto. Spróbuję, pierwszy raz w życiu będę robiła. Your favorite music on all the way baritone. Yeah. Shut the lights, go infrared. We can spend all day in bed. I get the wine and the corkscrew. You don't have to do one thing. Światełko ci włączymy, tak? Jaka ty jesteś drama queen, tak? Hej, witam was serdecznie w czwartek i w ogóle nie mogę uwierzyć, tak, mama vloga nagrywa. Nie mogę w ogóle uwierzyć, jak ten tydzień szybko nam minął. Niesamowicie, niesamowicie szybko, już jest czwartek, jutro piątek i weekend. I podobno weekend ma być nawet ładny, no nie mówię, że będzie jakoś super pięknie, ale no nie ma być tragedii, bo dzisiaj jest taki podobno ostatni, najgorszy dzień, jeśli chodzi o pogodę. Jest naprawdę brzydko i tak zimno, nieprzyjemnie. No ale wiosna idzie do nas wielkimi krokami. Odwiozłyśmy Aleksa do szkoły i dopiero teraz Melissa zabiera się za śniadanie, dlatego że musiałam ją budzić i dosłownie w piżamie i w kurtce jechałyśmy zawieźć Aleksa do szkoły, bo ona cały czas spała, a więc dopiero teraz zabieramy się na spokojnie za śniadanko. Patrz, zobacz. Proszę. Brawo! Tak, a mama ci jogurcika da. Jogurta damy, tak masz? No.
My po śniadaniu, z racji beznadziejnej pogody, będziemy sobie siedziały w klockach, tak? Mama musi dorobić matę, mama, znaczy ja, Julka, muszę dorobić matę, bo ściągaliśmy ją na urodziny Aleksa, bo za dużo miejsca zajmowała i teraz taka malutka, a tutaj powinno być jeszcze tego więcej, bo jest miejsce, jak krzesła się wsunie. No to co tam robimy? Co chcesz zbudować za wieżę? Dawaj. Dawaj, ziomek, budujemy wieżę. Ja będę budować, a ona będzie psuła. Nie, nie wolno jeszcze. Poczekaj, nie, poczekaj. Nie, nie. Nie, nie. Teraz. No co zrobiłaś? No, no co zrobiłaś? Nie ma wieży. A co to jest za zwierzaczek? To jest myszka, tak? Myszka. Ostatnio dostałam sporo absurdalnych wiadomości, tego, że bardzo mało czasu poświęcam mojej córce i spędzam więcej czasu na nagrywanie vlogów czy na instagramowanie niż na spędzanie czasu z moją córką, co jest totalnym absurdem. Ciśnienie mi się podniosło. Dlaczego? Dlatego, że najczęściej jak po prostu bawię się z moją córką, to po pierwsze tego nie nagrywamy, jak zauważyliście na pewno. Tych dzieci jest coraz mniej u mnie i tak po prostu samo jakoś wychodzi. Czasami jest ich więcej, czasami jest ich mniej. To po prostu zależy od mojego humoru, również od humoru moich dzieci. Ale słuchajcie, właśnie dlatego dla mnie to było takie absurdalne, dlatego, że ostatnio tych vlogów było bardzo, bardzo mało przede wszystkim. Czy wiecie, albo były vlogi z wakacji, był vlog wczoraj, no ale od tak naprawdę końca grudnia to tych vlogów było bardzo, bardzo mało. Czasami jakieś takie tygodniowe vlogi, czyli wiecie, 20 minut z 7 dni. A więc no po prostu śmieszy mnie, że ludzie są w stanie po tak krótkim czasie stwierdzić, czy dobrze, czy źle się zajmuję moim dzieckiem, czy się w ogóle z nim bawię, czy z nim gdzieś wychodzę, dlatego że ja nie nagrywam wszystkiego. Nie nagrywam wszystkiego. Dostałam też właśnie takie wypomnienie, że lepiej właśnie, żebym się zajęła dzieckiem, że jest tyle rzeczy, ile można robić z rocznym dzieckiem. Hej, ja wiem, że można się bawić z rocznym dzieckiem, ja się bawię z rocznym dzieckiem. Jeszcze dostałam wiadomość, że powinnam ją teraz zabrać do sali zabaw, zamiast z nią siedzieć w domu, ale słuchajcie, jakbym zabrała ją do sali zabaw, tak? Okej, nie? To dostałabym masę komentarzy, że jak jestem niedobrą matką, że zabieram dziecko do sali zabaw, a jest koronawirus. No, a więc słuchajcie, nikomu nie można dogodzić, ale po prostu ja spędzam 24 godziny mojego czasu z moim dzieckiem. Zajmuję się nią od rana do wieczora. Ona nie jest na razie w żłobku. Nie wiemy jeszcze... Wow! Nie wiemy jeszcze, kiedy tak naprawdę pójdzie do żłobka. To jest wszystko pod znakiem zapytania. A będzie miała roczek i od roku spędzam z nią całe dnie. Od rana do wieczora. A więc serio, jak mi ktoś mówi, że się za mało nią zajmuje, to po prostu aż... Ciśnienie mi się podnosi, tak? Mama tylko się tobą zajmuje, tylko się Melisą zajmuje, tak? No, a więc jak ktoś mi mówi, że ona jest marudna, bo ja się za mało nią zajmuje, to chyba za dużo się mama tobą zajmuje, dlatego jesteś taka marudna czasami, tak? Tak, ale ty jesteś taka kochana. No, że czasami powiem, że moje dziecko jest marudne, to absolutnie nie jest tak, że moje dziecko, wiecie, jest marudne 24 godziny na dobę, czy absolutnie nie jest tak, że ja narzekam, że moje dziecko jest marudne, bo teraz taka tendencja, że jak ktoś powie, że twoje dziecko jest takie, siakie, owakie, to ludzie powiedzą, ciesz się, że zdrowe, ciesz się, że to, ciesz się, że tamto. Jasne, że się cieszymy, ale mamy również prawo powiedzieć, że któregoś dnia jest bardziej marudne niż innego dnia i tyle. No, a więc zajmuję się moją córką tyle, ile tego potrzebuję, nawet więcej niż tego potrzebuję. I tak samo zajmuję się Aleksem tyle, ile tego potrzebuję. Tak? Mama się zajmuje dobrze dziećmi. No. Piżamy trzeba przebrać. Przebierzemy się z tej piżamy, cała w truskawach. No. Cała w truskawach jesteś. Daj. Daj mamie. Jak to nie dasz? Daj mamie. Daj. Nie dam. To jest twój misiu? Tomasz, włączymy. O, tak się cieszę, że będziemy się bawić. Tak, będziecie się bawić? Pajączek mały zwinnie, porynnie sobie szedł. Pajączek zrynny spadł. Mówiłam wam pół godziny temu, że siedzimy w domu, bo jest beznadziejna pogoda i słuchajcie, nagle przestało padać i wyszło przepiękne słoneczko, a więc szybciutko się ubrałyśmy i idziemy na spacerek. Nawet jakbyśmy miały tylko 20 minut pospacerować, to zawsze lepsze to niż nic na cały dzień. Daleko nie idziemy, bo może zacząć padać lada moment, nie wiadomo, ale idziemy. Ok, Google, mets de la musique. Je lance la lecture de The Black Eyed Peas sur Spotify.
z racji ciekawej pogody, no i tego, że za daleko też nie wyjdziemy, bo staramy się troszkę więcej siedzieć w domu niż zwyczajnie, to stwierdziłam, że poukładam sobie w bluzkach. Tu mam jakieś sukienki, w ogóle znalazłam tutaj, wyciągnęłam takie fajne bluzeczki letnie, które mogłam dobrze wziąć na fuertę, ale wiecie co, zapomniałam, że to wszystko mam, bo no nie wiem, tu leży na przykład taka bluzka, której nie miałam na sobie, nie wiem, jak już dawno i nie wiem, za każdym razem ją zostawiam, bo mówię, a może ją kiedyś ubiorę, a więc sobie przejrzę, tu leży sukienka, którą niby lubię, ale słuchajcie, tą sukienkę mi kupiła mama, jak byłam w gimnazjum, a mam 26 lat w tym roku i właśnie nie wiem, niby ją lubię, ale kurde, taka stara kiecka, mam wrażenie, że trzymam ją chyba tak z sentymentu, wiecie, no. A więc przejrzę sobie to i ogarnę troszkę w tej szufladzie, bo jak się pakowałam, to te bluzki tak wyciągałam i zostawiałam bajzel. Oczywiście tutaj leży restart tych bluzek, a więc włączamy muzykę z Maliską i zabieramy się za to. Czas najwyższy pozbyć się tego. W takich swetrach już na pewno nie będę chodziła. Na pewno. A więc pa na poddasze! No, naprawdę? Pokażcie tym malutkim. I jedna czwarta za nami, słuchajcie. Tutaj już przygotowujemy takie mniejsze kawałki do wyrzucenia. Będziemy oczywiście musieli wywieźć. A to nam są jeszcze te większe. No jeszcze tyle zostało. Strasznie ciężko ten cały dół, bo jest pełno żelaza, więc masakra. Zapomniałam się z Wami pożegnać, ale dzisiaj to zrobię. Mam nadzieję, że ten filmik, vlog Wam się podobał. Nie zapomnijcie oczywiście zostawić łapki w górę, dlatego że te łapki w górę bardzo motywują i będę wiedziała, że po prostu chcecie oglądać tych vlogów więcej. Jutro również będzie film na kanale. Będzie to film, w którym opowiem Wam troszkę o tym, jak wygląda tutaj wirus, jak to wszystko wygląda, jak mają nastawienie ludzie i tym podobne. A więc jeśli jesteście ciekawi, to koniecznie wpadajcie na mój kanał w sobotę od samego rana, a na pewno to wszystko będziecie mogli obejrzeć. A ja już będę się z Wami żegnała. Zapraszam do subskrybowania, jeśli jesteście tutaj nowi i widzimy się w następnym. Pa!